Witam serdecznie, jest niedziela, bodajże 16 chyba października 2016 roku. Jesteśmy, jak łatwo rozpoznać, w lesie. Pogoda jest wspaniała, nie pada, niestety, dlatego jest dużo spacerowiczy w lesie. Tutaj jest mój stary, wysłużony XLT, przerobiony troszkę. Ma nową ceweczkę, bardzo nietypowa dla tego wykrywacza. To jest cewka DD. I przed chwilą tutaj właśnie wykrywacz stwierdził, że coś tu jest. Pokazuje cyfrę, nie wiem czy widać, 85, liczba wiodąca. Pointerem. Zaznaczamy mniej więcej sobie, w którym miejscu to było. Czyli to było gdzieś tutaj według jego wskazań. Jest pod gałęziami, które trzeba troszkę odsunąć. Nie rąbać jak dziki na beczce prochu. To może być, no, znaczy na pewno jest metal kolorowy tak zwany. Może być łuska. Pointer wskazuje, że jesteśmy około 5 cm od obiektu. Rozpoznaję to po dźwięku. Idziemy w troszkę w tą stronę. Trudno kopać, patrzeć gdzie się kopie i obserwować co dokładnie nagrywam, ale mam nadzieję, że wytrzymacie jakoś to. Czyli jesteśmy już tutaj pod igliwiem. Go prawie dotykam. Czyli jesteśmy tutaj praktycznie na głębokości, która może zawierać rzeczy. O, tu już wykopałem niechcący. Łuska. Łuska kalibru 12,7 mm. Tak zwany Browning 0,50. Stanowiący, że tak powiem, uzbrojenie samolotów tutaj latających nad okolicą. Znajdujemy się w Niemczech, także nie chcę tutaj dokładnej lokalizacji podawać, bo kara jest do 25 tysięcy euro, jak mi to robią w lesie, a akurat tej kwoty przy sobie nie mam w kieszeni. To jest dzisiaj już piąta łuska, czyli praktycznie znalazłem niechcący linię, którą przelatywał kiedyś samolot prujący do niemiaszków, albo do samolotów, albo do rzeczy, że tak powiem, znajdujących się tutaj w lesie na ziemi. Łuseczkę chowamy do torby. Starość, nie radość. Co trzeba zrobić, jak się już wykopało przedmiot? Oczywiście sprawdzić tutaj jeszcze wykrywaczem otoczenie, ale jestem pewny, że tutaj poza tą łuską nic nie leżało. I trzeba praktycznie dołek zasypać, żeby w miarę możliwości ani pułapek nie zostawiać dla zwierząt, ani śladów widocznych dla ludzi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Ja idę dalej grzebać w ziemi. Wam spokojnej niedzieli życzę i o, całego tygodnia. Nie wiem, kiedy to będziecie oglądali ten film. Na razie, uwaga.